Witam Was, drodzy seniorzy i nie tylko seniorzy. Witam Was bardzo serdecznie tym razem nad taflą wody. Znajdujemy się w kamienicy królewskiej nad jeziorem Janno. Dziś chciałbym powiedzieć troszeczkę na temat bezpieczeństwa nad wodą, ponieważ mamy już wakacje, a podejrzewam, że część z Was na pewno będzie wypoczywać nad wodą. Pamiętajcie, aby nawadniać się podczas upałów, żeby jednak ta gospodarka elektrolitowa była zachowana. I jak już opalacie się i gdzieś znajdujecie się w okolicy wody, żeby oczywiście to ciało lekko schłodzić, przygotować się przede wszystkim do tego, żeby wejść do wody. Jest to bardzo ważne, ponieważ wiadomo, wysoka temperatura ciała, wysoka temperatura na słońcu otoczenia powoduje to, że nasze ciało jest mocno rozgrzane i wejście do wody, które jest o wiele chłodniejsze, może spowodować naprawdę nieprzyjemne skutki. I co jeszcze mogę powiedzieć? Pamiętajcie, żeby pływać też w miejscach strzeżonych przez ratowników. A co mogę Wam powiedzieć, to w gminie Sierakowice właśnie całkiem niedawno przybyło ratowników, i to 4 ratowników młodszych i 4 ratowników wodnych, w tym ja. Także chciałbym Wam zaprezentować kilka ćwiczeń, które możecie wykorzystać nad wodą. Na pewno pamiętacie, o, już mamy tutaj Łucję, mamy tutaj Justynę, które też będą nam towarzyszyć. Kilka ćwiczeń, które robiliśmy też na basenie i które możemy wykonać nad wodą. Podejrzewam, że część z Was może ma jakiś basen w domu, jakiś większy brodzik i może wykorzystać tą sytuację. Także zapraszamy w tych miłych okolicznościach do kilku ćwiczeń. Dobrze, na początek zrobimy sobie. Tak jest, przypilny troszeczkę, chociaż jest zabezpieczona jak nic Lucja. Robimy sobie małą rozgrzewkę. Oczywiście wchodząc do wody musimy rozgrzać całe ciało. Ja już stoję po kolana w wodzie, ale Wy przed samym wejściem proponuję, żeby też zrobić tę rozgrzewkę. Hop, hop. Chcemy zobaczyć. Tak. I skręty. Ok. Jest to też element oswajający się z wodą. Ok. I teraz przejdziemy do dolnych partii mięśniowych i wykorzystamy wodę, opór wody przede wszystkim. Zrobimy sobie kilka skrętów. Tak jest. Jest to też kwestia utrzymania się na tej wodzie. Równowagi przede wszystkim. Jest, wiadomo, możemy się chwiać. Jeśli się będziecie chwiać, to podtrzymajcie się drugiej osoby. To. Możemy poczuć lekki opór. I na drugą nogę. Tu się czujemy stabilniej. Moje kolanka już są rozgrzane i teraz lekkie wymachy nóg do przodu. To. Odpoczniemy. Trochę odpoczniemy. I teraz lekko odwodzimy nogę do boku. O. Pamiętajcie, aby być stabilnym. Już widzę, że się woda zmąciła. O. Powiem, że ta woda stawia opór. Dosyć mocny. Jak biega pod wodą? Jak biegasz? Ja trzymam. Biegasz. O!
No. I teraz druga noga. O. Pamiętajcie o tej stabilizacji. Jeśli nie czujecie się stabilnie, to poproście kogoś. Justyna, mogę cię chwilę prosić? Zademonstrujemy, jak to wygląda z drugą osobą. Pomożemy tacie? Pomożecie. O, proszę. Już czuję się. O, lepiej. O. Co to robi? Już czuję, jak moje biodra są rozgrzane. Ok. I teraz wymach przed siebie. Kucja jest bezpieczna, jest w kapoku. O! Ona w kapoku pierwszy raz, więc się jeszcze chyba... druga noga. O! Justyna, może zademonstrujesz? Proszę bardzo. Tak jest. Tak. Nie jest tak, że tylko ja ćwiczę. Całkiem inne są te ćwiczenia w wodzie. Oczywiście, niż nawet... na zewnątrz. Tak. Tu jest większy opór wody. Tak, tak. Jest większy opór wody. I powiem szczerze, że można się zmęczyć. Dlatego róbcie to tak naprawdę według swoich możliwości. Ile możecie. Okej. I teraz krążenie. Krążenie. Spróbuj mówimy to krążenie. Mówimy o kostkach, czy mówimy tak? Tak. Naokoło. Lucja też by chciała. Lucja też by chciała? Przyzwyczajenie na rękawkach i boi się kapoku. Hop. Raz, dwa. Tak jest. Nie tylko seniorzy, ale też i małe dzieci też mogą, jak najbardziej. Tak jest. Jest to element oswojenia się z wodą. Zastanawiam się, czy jak jest głębiej, to jest to samo, czy to jest... Zaraz przejdziemy głębiej. Ok, przekazuję naszą Lucję. Teraz przechodzimy troszeczkę głębiej. Po pas. I element... Troszeczkę nie będzie mnie słychać. Spróbujemy. Justyna, jeśli możesz troszeczkę przenieść. Poczekaj. Przeniesiemy kamerę. Widać, będziemy praktykować. Halo. Justyna, będziesz narratorem. Jest świetna plaża. Tak jest. Zapraszam do mnie, ciepła woda. Zapraszam do mnie. Wejdę sobie po pas. Ale nie krzycz. Zapraszam do mnie. Ok. I teraz. Znajduję się praktycznie po pas w wodzie. I podobnie jak zrobiliśmy to na brzegu. Teraz zobaczcie, że ten opór jest większy tej wody. Te nasze koła wykonujemy ciężar. Więcej musimy włożyć w to siły, a też nasza stabilizacja jest mniejsza. Dlatego ja proponuję głębszej partii wody, żeby Wam towarzyszył jakiś partner, jakaś partnerka. Tu możemy oczywiście też sobie pobiegać. Nie ma wymówki, że nie możecie biegać. Nie ma wymówki. Hop. Kilka podskoków. Woda was będzie wynosić. Będziecie się unosić nad tą wodą. Słuchajcie, wszelkie ćwiczenia w wodzie odciążają wasze stawy. To nie jest to samo, co w basenie, ponieważ w basenie możecie chwycić się ścianki. Tutaj ścianki nie ma. Dlatego nie wstydźcie się poprosić kogoś, żeby wam towarzyszyli. Żeby się chwycić, ponieważ wszelkie ćwiczenia wykonywane w tej wodzie powodują, że tracimy stabilność, tak? Tracimy stabilność, a są one bardzo przyjemne. Mówię wam, są bardzo przyjemne, ponieważ woda was unosi. Tu możecie wykonać podskoki, hop, bez narażania się na jakiekolwiek kontuzje. Wykonać bieg w miejscu. Gwarantuję wam, że możecie się zmęczyć. Możecie się zmęczyć. Woda powoduje opór. Wyrzut nogi do przodu. Hop. Bardzo dobre ćwiczenie na biodra.
prawa, lewa, hop. Powiem szczerze, że ja jestem może i sprawny, ale też ćwiczenia w wodzie powodują u mnie zmęczenie. Dlatego proponuję Wam jeszcze raz, aby być z kimś i wykonywać te ćwiczenia. My tu mamy niezłą swobodę, ponieważ dzisiaj plaża jest dosyć pusta, więc możemy to wykonać. Poza tym jest wcześnie, ale woda jest przecudowna. Co jeszcze mogę powiedzieć, moi drodzy seniorzy? Powtarzam, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, pamiętajcie o tym, aby podczas upałów nawadniać się dosyć mocno. Nawadniać się, jak już leżycie wygodnie na leżakach. Pamiętajcie przede wszystkim, że jak spożyjecie alkohol, to absolutnie zabronione jest wejście do wody. Absolutnie. Jeśli to będzie kąpielisko strzeżone, to żaden ratownik Wam nie pozwoli wejść do wody. Jeśli nie strzeżone, no to na własne ryzyko wchodzicie. Ale alkohol i woda się gryzą. Przede wszystkim się gryzą. Ponadto, tak jak mówiłem wcześniej, jeśli jesteście bardzo rozgrzani, to nie wchodźcie od razu do tej wody. Nie wchodźcie, ochłodźcie się, prawa, lewa, ochlapać się, tak żeby bezpiecznie, termicznie wejść do tej wody. No cóż, możemy sobie popływać teraz. Wykonaliśmy rozgrzewkę, wykonaliśmy kilka ćwiczeń, ja lecę popływać. Tak. Aha, tak. To trzymaj, a ja idę wyłączyć. Ja idę popływać. A ty idź popływać, tak idzie popływać. Fajna woda, to trzeba wykorzystać. Jak najbardziej. O, proszę, super. No. Idziemy do mnie. Na razie, halo. Zobacz. I popłynął.